Dwa filmy temu pokazałem dwie metody znajdowania bazy obrazu macierzy. Pierwsza metoda polegała na tym, żeby znaleźć postać macierzy kolumnowo zredukowaną, no i to jest moim zdaniem prostsza metoda. A druga była taka, żeby zredukować macierz wierszowo, i tutaj właśnie mamy maszą wyjściową macierz A i jej postać wierszowo zredukowaną. Czyli tutaj mamy postać macierzy schodkową zredukowaną. Tutaj mamy nasze elementy wiodące tej macierzy. Te jedynki to są jedyne niezerowe w swojej kolumnie elementy. No i odczytaliśmy bazę, patrząc na bazę obrazu, patrząc na tę postać schodkową zredukowaną, stwierdziłem, że jak weźmiemy te kolumny tej wyjściowej macierzy A, które odpowiadają kolumnom macierzy schodkowej zredukowanej zawierającej, zawierającym Elementy wiodące to te kolumny będą stanowiły bazę, czyli to będą te kolumny. Pierwsza odpowiadająca temu elementowi, druga odpowiadająca temu elementowi wiodącemu i czwarta odpowiadająca temu elementowi wiodącemu w czwartej kolumnie. I w poprzednim filmie pokazałem, że te kolumny, nazwijmy je A1, A2 i A4. W poprzednim filmie pokazałem, że kolumny A1 a2 i A4 stanowią układ liniowo niezależny. Są liniowo niezależne. Więc to już wiemy. Teraz chcemy pokazać, że to jest baza. Oprócz tego, że one są liniowo niezależne, to musimy pokazać, że te trzy kolumny rozpinają cały obraz macierzy A. Czyli chcemy pokazać, że obraz macierzy A. To jest pod przesył no, na tych trzech kolumnach. Numer 1, numer 2 i numer 4. To chcemy pokazać. Ale wiemy. Może wezmę inny kolor. I to pokażemy. To w tym filmie pokażemy. A co wiemy? Wiemy, że obraz macierzy A. To jest pod rozmięta na wszystkich jej kolumnach. Na wszystkich jej pięciu kolumnach. No i teraz to, co ja tutaj twierdzę, to to jest kolumna A3, a to jest kolumna A5, jak się łatwo domyślić. Czyli ja chcę pokazać, że można kolumnę numer 3 i numer 5 tutaj pominąć. I ta podprzestrzeń rozpięta na pozostałych trzech będzie taka sama, jak rozpięta na tych wszystkich, wszystkich pięciu. Czyli wystarczy pokazać, że kolumna A3 jest kombinacją liniową kolumn A1, A2 i A4 i pokazać, że kolumna A5 jest kombinacją liniową kolumn A1, A2 i A4. Jeżeli uda mi się to pokazać, no to pokażę właśnie to, co tutaj obiecuję, czyli że ta podprzestrzeń, która jest obrazem macierzy, jest rozpięta na tych pierwszych trzech kolumnach, a skądinąd już wiemy z poprzedniego filmu, że one są liniowo zależne, więc skoro są liniowo zależne, rozpinają całą podprzestrzeń, to są bazą tej podprzestrzeni. No dobrze, no to jak to pokazać? No przypomnijmy sobie, po co szukaliśmy tej macierzy schodkowej zredukowanej. Co ona ma wspólnego z tą wyjściową macierzą A? Otóż te macierze, to co mają wspólnego, to mają wspólne jądro. Czyli mają wspólny zbiór rozwiązań takiego równania. A razy x, napiszę może od razu w postaci wektorowej. x1, x2, x3, x4, x5. Czyli mamy taki wektor x. Jak chcę rozwiązać równanie A razy x równa się 0, to zbiór rozwiązań tego równania jest dokładnie taki sam. Jest dokładnie tym samym zbiorem, co zbiór rozwiązań takiego równania gdzie tutaj mamy macierz schodkową zredukowaną. R razy x1, x2, x3, x4, x5. Czyli x, wektor x złożony z pięciu składowych jest rozwiązaniem takiego równania, wtedy i tylko wtedy, kiedy jest rozwiązaniem takiego równania. To, to oznacza, że te macierze mają takie same jądro. No dobrze, no to teraz napiszmy te równania. Bo co to znaczy pomnożyć macierz A przez... Przez taki wektor. No to znaczy, że trzeba każdą kolumnę pomnożyć. Każdą kolumnę pomnożyć przez odpowiednią, przez odpowiednią zmienną. Czyli a1 się pomnoży przez x1, x1 razy a1, dodać x2 się pomnoży przez a2. Tak wygląda mnożenie macierzy przez, przez wektor. I potem to musimy wszystko dodać. x3 razy a3, dodać x4 razy a4 i dodać x5 razy a5. Równa się 0, zero. wektor zerowy po prawej stronie. No ale analogicznie mogę tutaj napisać to równanie również w takiej postaci. Tutaj sobie te kolumny nazwę r1, r2, r3, r4 i r5. Kolumny tej macierzy r która jest postacią schodkową zredukowaną macierzy a. No i tutaj mam te same zmienne x1, tylko kolumny inne. Razy r1, dodać x2 razy r2, dodać x3 razy r3, dodać x4 razy r4 i dodać x5 razy r5. No i wiemy, że te równania... Czy też te układy równań, bo to są takie równania wektorowe, czyli mają tyle składowych, ile tutaj jest wierszy, są sobie zupełnie równoważne. To znaczy, jeżeli jakiś wektor x jest rozwiązaniem tego równania, no to jest również rozwiązaniem tego drugiego, i na odwrót, jeżeli jest rozwiązaniem tego drugiego, no to jest rozwiązaniem tego pierwszego. No ale ta postać schodkowa, zredukowana, pozwala nam w łatwy sposób rozwiązywać tego typu równania. Po to właśnie ją znajdywaliśmy. No i tutaj po to wyróżnialiśmy te. Te zmienne wiodące i zmienne wolne, żeby móc łatwo rozwiązać ten układ równań w tej postaci, która jest tutaj napisana w ostatniej linijce. No i tutaj mamy właśnie te zmienne wiodące, to jest x1, x2 i x4. Co to oznacza, że to są zmienne wiodące? To oznacza, że te zmienne są jednoznacznie wyznaczone przez wartości tych dwóch pozostałych, które nazywa się te zmienne x3 i X5, te pozostałe nazywa się wolnymi. Czyli to są zmienne wolne. Są zmienne wolne. No a te to są zmienne wiodące. Czy też zmienne odpowiadające elementom wiodącym w macierzy. To są te. No Te zmienne wolne to oznacza, że one mogą mieć zupełnie dowolne wartości. Czyli zmienna X3 i zmienna X5 może mieć dowolną wartość. Czyli ich wartość jest dowolna. Jest dowolna. To się zwykle zapisuje w ten sposób, że X3 i X5 należą do zbiorów rzeczywistych, czyli mają dowolną wartość. Dowolna wartość. Natomiast te zmienne wiodące X1, X2 i X4 są jednoznacznie wyznaczone przez tamte zmienne, czyli X1. To jest powiedzmy jakieś a razy x3 dodać b razy x5. x2 to jest jakieś c razy x3 dodać d razy x5. Ile jest a, b, c i d? No to łatwo odczytać w postaci tej macierzy, ale tutaj już nie chcę wpisać konkretnych wartości, po to, żeby pokazać jaka jest ogólna prawidłowość. x4 również jest jednoznacznie wyznaczone przez wartości x3, x5. Powiedzmy, że to jest jakieś e razy x3 dodać f razy x5. Czyli to rozwiązanie konstruujemy w ten sposób, że wybieramy sobie dowolne wartości jako x3 i x5, a następnie obliczamy wartości zmiennej x1, x2 i x4. No właśnie. No to popatrzmy na, na to równanie tutaj pomarańczowe, które mam w tym miejscu napisane. I teraz weźmy sobie ten Składnik tej sumy. Zostawmy po, po, przenieśmy na drugą stronę równania, czyli będę miał minus X3 razy A3 równa się, czyli to przeniosłem na prawą stronę i zamieniłem stronami, a cała reszta zostaje bez zmian, czyli tutaj będzie X1 razy A1 dodać X2 razy A2, dodać X4 razy a4 i dodać x 5 razy A5. I to równanie jest zupełnie równoważne tamtemu, temu równaniu, które tutaj mamy. No, ale teraz wiemy, że możemy sobie przyjąć dowolne wartości x3 i x5. To skorzystajmy z tego i wybierzmy sobie x3 równe minus 1, a x5 Równe 0. Jak wybiorę x3 równe minus 1, no to wtedy tutaj to będzie równe 1, po prostu mogę to skreślić, będę miał po prostu a3 po lewej stronie. No, a tego składnika w ogóle nie będzie, bo x5 będzie równe 0, czyli tego też tutaj nie będzie. No i co mi zostanie? Zostanie mi takie równanie. Wektor a3 równa się kombinacji liniowej wektorów. A1, A2 i A4. Przy czym, czy istnieją takie współczynniki tej kombinacji liniowej? No oczywiście, że istnieją. Dlatego, że te współczynniki tutaj, x1, x2 i x4, mogę wyznaczyć z tych równań, które tutaj mam. Z tych równań, które wynikają z postaci schodkowej z redukowanej macierzy. No i w tym wypadku, akurat jeżeli x3 jest równe minus 1, a x5 jest równe 0, no to x1 będzie równe minus, minus a x2 będzie równe minus c, a x 4 będzie równe minus e. No i mam po prostu, skonstruowałem kombinację liniową wektorów a1, a2 i a4, która daje wektor a3, korzystając z tego, że ta postać schodkowa zredukowana jest właśnie taka, że mamy zmienne, trzy zmienne wiodące, odpowiadające tym kolumnom numer... 1, 2 i 4 to są te zmienne wiodące, im odpowiadają kolumny zawierające elementy wiodące. No i są dwie zmienne wolne i im odpowiadają te kolumny: kolumna numer 3 i numer 5. No i skonstruowaliśmy kombinację liniową kolumn numer 1, 2 i 4 dla macierzy A, która będzie równa kolumnie A3. Więc już rzeczywiście załatwiłem tę część, że A3 mogę tutaj opuścić. No ale tak samo, dokładnie tak samo mógłbym skonstruować kombinację liniową, która by mi dała kolumnę A5 w jaki sposób? No, wystarczyłoby wybrać X3 tym razem równe X3 równe 0. A X5 równe minus 1 i w ten sposób z tego równania, które tutaj mam na samej górze ekranu, z tego równania skonstruowałbym kombinację liniową wektorów A1, A2 i A4, która dałaby mi wektor A5. Czyli rzeczywiście widzimy, że korzystając z tego, że mamy postać schodkową zredukowaną tej macierzy A, która jest dana tutaj jako ta macierz R, Możemy przedstawić kolumny odpowiadające zmiennym wolnym, zmiennym swobodnym jako kombinacje liniowe kolumn odpowiadających tym kolumnom, które zawierają elementy wiodące. Kolumny, które zawierają elementy wiodące, no to są właśnie kolumna pierwsza, druga i czwarta. I skonstruowaliśmy tutaj kombinacje liniowe tych wyróżnionych kolumn pierwszej, drugiej, czwartej, które dają kolumnę. Trzecią, i które dają kolumnę piątą. Dlatego tutaj możemy te dwie kolumny, kolumnę trzecią i kolumną piątą, usunąć z tego zbioru generującego podprzestrzeń i tylko kolumny pierwsza, druga i czwarta będą generowały, będą rozpinały całą podprzestrzeń, która, która jest obrazem tej macierzy. A z poprzedniego filmu wiemy, że te kolumny są liniowo niezależne, i żeby pokazać tę liniową niezależność, również skorzystaliśmy z tego, że te kolumny zawierające elementy wiodące w tej macierzy schodkowej zredukowanej są liniowo niezależne i to, to w ten sposób pokazaliśmy. Więc skończyliśmy już dowodzenie tego, że te kolumny odpowiadające kolumnom zawierającym elementy wiodące w macierzy schodkowej zredukowanej stanowią bazę obrazu macierzy, bo są liniowo niezależne i rozpinają cały obraz macierzy. No i w ten sposób zakończyliśmy uzasadnianie, że ta metoda znajdowania bazy obrazu polegająca na wykonaniu redukcji wierszowej i znalezieniu postaci schodkowej zredukowanych w macierzy jest właściwa, to znaczy daje właściwy rezultat, ale ja osobiście i tak wolę tę metodę, którą pokazałem na początku pierwszego filmu, polegającą na wykonaniu redukcji kolumnowej, bo wydaje mi się, że ona jest bardziej intuicyjna i łatwiej jest uzasadnić, że daje właściwy wynik, czyli bazę obrazu macierzy.